Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Agent Mark Putnam wiedział jedno. Był gotowy na oszałamiającą karierę, na którą zresztą miał wielkie szanse. Ambicja to jedno, młodość drugie, ale trzecie to szczęście, które mu dopisywało, bo przydzielono mu śledztwo o sporej wadze w sprawie napadu na bank. Rozpracowanie jej wymagało zbliżenia się do środowiska głównego podejrzanego, ale nie było to takie łatwe. Praktyczniej było zwrócić się o pomoc do kogoś, kto znał go dobrze. Do kogoś, kogo obecność w pobliżu nie byłaby dla podejrzewanego czymś dziwnym. I tak ambitny agent poznał 26-letnią rozwódkę z małymi dziećmi, której złożył intratną ofertę współpracy. Wystarczyło, by zdobyła dla niego kilka informacji, a w zamian otrzyma szansę na lepsze życie. Pieniądze, które pozwolą jej zmienić środowisko i postawić na dobry start dwójki maluchów. Kobieta ofertę najpierw odrzuciła, ale wkrótce zrozumiała, że jeśli coś w jej życiu się nie zmieni, to być może jego resztę spędzi w nędzy i strachu. Czy to była może szansa, którą ofiarował jej los po latach modlitw? Za jej wykorzystanie Susan zapłaciła jednak życiem. Na motywach tej porażającej historii, miłości, zagubienia i wielkich ambicji powstał hollywoodzki film nawiązujący nie tylko do tej budzącej wielkie emocje sprawy, ale także do głośnego zarazem skandalu w strukturach FBI. To był pierwszy taki przypadek w historii tej jednostki. Mark, który urodził się 4 lipca 1959 roku, jako najstarsze z trójki dzieci Barbary i Waltera Putnamów, od początku bardzo się wyróżniał i to na kilka sposobów. Na przykład tym, jak bardzo różniła się jego osobowość sportowa, jeśli można tak to ująć, od tej prywatnej. Kiedy był obserwowany przez publiczność, stawał się taranem. Parł do przodu prawie za wszelką cenę. Oglądanie go podczas meczu było jak ekscytująca, ale wywołująca dreszczyk emocji przygoda. Widać było, że jest gotowy na wszystko. Kiedy jednak schodził z boiska, zamykał się w sobie. Wydawał się wtedy bardzo nieśmiały, potulny i zazwyczaj nie nawiązywał żadnych głębszych relacji. Ten kontrast był zdumiewający, ale być może chodziło po prostu o to, że był niezwykle ambitny i chciał uzyskać wiele, ale nie był gotowy na otwieranie się przed nikim. Wolał walkę, rywalizację niż spoufalanie się i emocjonalne uzależnianie się od kogokolwiek. Tak też było w szkole, a potem na Uniwersytecie Tampa. I tutaj znowu nie za wielu go znało, poza kibicami, którzy od razu go zauważali, szczególnie na boisku, podczas meczu piłki nożnej. Odnosił sukcesy. Początkowo wydawało się, że właśnie ten kierunek obierze. Zrealizuje swoje marzenia o byciu kimś wielkim na boisku. Jednak w trakcie studiów Mark wyznał swojemu trenerowi, że tak naprawdę marzy o byciu agentem FBI i zrobi wiele, aby osiągnąć ten cel. Wydawało się, że jest on bardzo odległy i poza jego zasięgiem, ale w sierpniu 1982 roku, ku zdumieniu całego swojego środowiska, odstawił sport nieco na boczny tor i został urzędnikiem w centrali FBI w Connecticut. Jednak, jak się miało okazać, praca jako operator centrali telefonicznej, i to na dodatek na najgorszych zmianach, tych nocnych i weekendowych, była tylko środkiem do wyższego celu. Na razie nikomu się nie zwierzał, nie przedstawiał swojego planu przełożonym, po prostu ciężko i z poświęceniem pracował, ucząc się przy tym. Powoli zaczęło to być dostrzegane i doceniane. Tymczasem również w życiu prywatnym znalazł kogoś, komu mógł wreszcie powierzyć swoje tajemnice, zaufać. Katie Panticelli, panna z bogatego domu, okazała się tą jedyną. Parze wkrótce urodziła się córka Danielle, a na początku 1986 roku Mark zdał już egzamin wstępny do Akademii FBI. Już wówczas o nim szeptano, bo ktoś, kto decyduje się zająć stanowisko urzędnicze w FBI, zazwyczaj idzie już w tym kierunku i pokonuje kolejne szczeble tej kariery. Rzadko przekwalifikowuje się całkowicie na agenta specjalnego.
Było to niezwykłe, ale też robiło wrażenie i przekonywało wielu do Marka, który dostał się do Akademii jak najbardziej i ukończył ją 6 października 1986 roku, kiedy to mógł wreszcie założyć wymarzoną odznakę. Szefowie mieli go na oku. Znali jego biografię, ambicje i już w 1987 roku otrzymał poważną, dużą sprawę. Trafił do biura w Pikeville w stanie Connecticut, ale Katie była w ciąży, para spodziewała się drugiego dziecka i przeprowadzka była kobiecie bardzo nie na rękę. Była z tego powodu nieszczęśliwa, zagubiona, wyobcowana i prosiła męża, by wynieśli się stąd jak najszybciej. Miała jakieś złe przeczucia. Mark jednak uważał, że to po prostu hormony. Był dobrej myśli, uważał, że żona się przyzwyczai, a nowe warunki jego pracy dają im przecież nowe możliwości. Wkrótce je wykorzysta, awansuje. Rodzina podniesie swój status materialny. Zabrał się do roboty. Zaczął budować siatkę informatorów i mógł obiecać szefom, że ufają mu nie na darmo. Odnajdzie tego, kto ukradł 18 tysięcy dolarów w gotówce z banku w Kentucky. Stawiał na kocie oczy. Mark w jakimś sensie czuł się uprzywilejowany, ponieważ dysponował dużą sumą pieniędzy. Nie chodziło oczywiście o to, że mógł się za nie wystroić czy polecieć na ekskluzywne wakacje, choć może w pewnych warunkach i to by przeszło, bo to on decydował, na co je przeznaczy. Musiał jedynie udowodnić, że jest to ściśle związane ze sprawą, którą prowadzi i przełoży się na sukces całej akcji. Na pewno jednak robił duże wrażenie na informatorach, którzy otrzymywali naprawdę niezłe warunki współpracy, wysoką zapłatę, a kiedy trzeba było, hotel czy na przykład wygodny przejazd z miejsca na miejsce. Susan Daniels Smith, którą wkrótce spotka Mark, urodziła się w dużej rodzinie, bezrobotnego byłego górnika i gospodyni domowej. Już jako mała dziewczynka zrozumiała, że jej życie będzie trudne, pełne wyzwań, a wyrwanie się z zaklętego kręgu biedy i problemów jest prawie niemożliwe, bez jakiegoś cudu. Była piąta z dziewięciorga rodzeństwa, a rodziców nie było stać nawet na jej podstawową edukację, którą zakończyła jeszcze jako dziecko, mając mniej więcej 12 lat. Wtedy już czuła, co to oznacza, ale nie rozumiała tego jeszcze w pełni. Miała wrażenie, że jej równolatkowie mają swoje hobby, pasje, uczą się, rozwijają i z każdym rokiem mają nowe cele. Niektóre może nierealistyczne, są tylko marzeniami, ale i tak dzieciaki mają odwagę snuć plany. Ona była inna. Wyzwaniem w tej rodzinie było dopięcie budżetu w kolejnym tygodniu, tak by dzieci nie chodziły głodne i miały na nogach buty. O rozwijaniu talentów, pasji czy choćby edukacji nie mogło być mowy. Susan zrozumiała, że Freeburn jest jej przeznaczeniem, ale marzyła, aby poznać tu kogoś, kto będzie ją kochał, opiekował się nią. Nie liczyła na wiele, bo uważała siebie za nie najlepszą partię, ale przede wszystkim pragnęła bliskości. Rok 1977 oznaczał dla niej wielką zmianę. Spotkała Kennetha Smitha, który stracił dla niej głowę. Był naprawdę zakochany w pięknej dziewczynie i zapewniał, że będą szczęśliwi. Ale problemów było kilka. Dziewczyna miała zaledwie 15 lat, a chłopak był o 7 lat starszy, co w tym wieku było różnicą dość dużą. Jednak 3 lata minęły szybko, Susan stała się pełnoletnia i para mogła się pobrać. Ale nie było to tak piękne, na jakie wyglądało, bo Ken trudnił się handlem niedozwolonymi substancjami, w tym tymi najmocniejszymi. Nie od razu było naprawdę źle. Urodziło się 2 dzieci, Kenneth był szczęśliwy. Starał się oddzielać pracę, jeśli można tak nazwać jego zajęcie, od życia rodzinnego. I choć pieniądze pochodziły z fatalnego źródła, to jednak Sue miała przynajmniej jego miłość i spokój w domu. Dokładnie w takiej mieszkalnej przyczepie. Ale na początek wystarczało. Jednak okazało się, że choć Ken zarabia niemało, to całkiem sporo też wydaje, bo niestety sam uległ nałogowi, któremu zawdzięczał swoje zarobki. Susan miała nadzieję, że miłość zwycięży, a dobro dzieci jednak przeważy. Nie doceniła siły nałogu, który bardzo szybko sprawił, że para nie miała o czym rozmawiać.
Ich priorytety zupełnie się rozjechały. Ale choć kobieta była konsekwentna i doprowadziła do rozwodu, to z powodów ekonomicznych ona i dzieci musieli na razie pozostać w tym samym domu co Kenneth. Jedni mówili, że stroniła od używek i na pewno nie była uzależniona. Inni, że w pewnych okresach pomagała mężowi i brała udział w handlu, ale sama się od tego dystansowała. Mówiła, że pracuje tak tylko chwilowo. Brała czy nie brała, to nie zostało do końca wyjaśnione. Tak czy owak wiedziała, że Ken utknął na dobre, ale ona zamierzała poprawić swój los i dać szansę dzieciom. Żartowała nawet wśród przyjaciół i rodziny, że kiedyś los da jej szansę i znajdzie bogatego mężczyznę, przy którym się wykształci, rozwinie, a dzieci będą miały zapewnioną przyszłość. Mijały lata i wiosną 1987 roku wydawało się, że kobieta otrzymała tę wyśnioną szansę. Odnalazł ją wspomniany już Mark Putnam, elokwentny, przekonujący, czarujący mężczyzna, niemalże z wyższych sfer, jak jej się wydawało. Wiedział już wtedy, że szuka kocich oczu. Nie o miłość do pięknej kobiety tu chodziło, lecz o Karla Edwarda Lockharta, który to miał tak uroczą ksywkę. Ale co to ma wspólnego z Susan? Kocie oczy był to najlepszy przyjaciel jej byłego męża, więc łatwo było dodać 2 do 2. Może agent, elegancki i zdecydowanie niezmęczony życiem, wyróżniałby się w środowisku handlarzy substancjami odurzającymi, ale już Susan mogłaby się zbliżyć do przyjaciela byłego męża bez żadnego problemu. Pomógł zastępca szeryfa, który tu się wychował, znał tu wszystkich, uznał, że ta sympatyczna i otwarta Susan jest wielką szansą wymiaru sprawiedliwości, by schwytać groźnego przestępcę. Już dawno wiceszeryf wzbudził jej zaufanie, wykazywał się troską i sympatią, a oczywiście musieli mieć kontakt nieraz, zważywszy na to, czym zajmował się Kenneth. Tak czy owak polecił jej, by z otwartością wysłuchała agenta. Może na tym zyskać. 26-latka miała jednak mnóstwo wątpliwości. Przede wszystkim nie dowierzała, że przyjaciel jej byłego męża, który zresztą zamieszkał u niego, mógł być powiązany z tego rodzaju wydarzeniem. Czym innym jest handel zakazanymi substancjami, a czym innym napad? Jednak pewnego dnia przeszukała przyczepę i pod łóżkiem znalazła broń. Była w szoku. Myślała również szerzej. Może nie tylko usunie ze swojego otoczenia kogoś bardzo groźnego, ale także zdobędzie pieniądze, by wreszcie odmienić swój los. Za współpracę miała otrzymać $5000. To z pewnością wystarczyłoby na nowy start. Agent pewne doświadczenie w rozmowach z ludźmi już miał. Przedstawiał to jako misję, pracę bardzo odpowiedzialną i zdecydowanie obliczoną na podniesienie bezpieczeństwa w mieście. Susan w jego oczach była bohaterką, a przynajmniej tak starał się zachowywać, tak ją traktował. Przed nim nie robił tego nikt. Dziewczyna czuła się podbudowana, jej własna wartość w oczach jej samej rosła z każdą chwilą. Odżyła i faktycznie przysłużyła się jako informatorka. Kocie oczy dostał 57 lat za kratami, a ona swoje pieniądze. Mark był szczęśliwy. Poczuł uderzenie adrenaliny i smak sukcesu. Wiedział, komu to zawdzięcza, więc był w stosunku do informatorki coraz przychylniejszy, coraz bardziej sympatyczny. Chciał, by ona czuła jego wdzięczność. Bardzo szybko zorientował się, że kobieta, oprócz tego wszystkiego, jest bardzo atrakcyjna i zapatrzona w niego. Temperamentna, żywiołowa, a on czegoś takiego nie zaznał od lat, o ile w ogóle kiedykolwiek. Żonę Katie kochał, ale to było nudne życie. Wypełnione schematami, obowiązkami, nigdy nie poddawali się żadnemu szaleństwu. Susan miała w sobie jakiś rodzaj dzikości, namiętności, co niczym magnes przyciągnęło przystojnego agenta. Potem komentowano, że Mark przede wszystkim uwielbiał komplementy. Napawał się zachwytem, jaki swoim własnym zdaniem wzbudzał w ludziach. Tyle tylko, że jeśli chodziło o Susan, nie było to dyskusyjne, ona naprawdę była zachwycona. I to było jej największą zaletą, oczywiście w oczach Marka. Mimo to uczciwie trzeba przyznać, że agent miał bardzo silne opory. Był żonaty, to jedno, ale po drugie zasada niesypiania z informatorkami jest żelazna w FBI.
nie do złamania, podstawowa i bezdyskusyjna, teoretycznie. Mark początkowo wyrażał to i to bardzo jasno, ale Suzanne nie obowiązywały te zasady. Ona w ogóle nie rozumiała, co w tym złego. Dobrze się rozumieją, wzajemnie fascynują. Ona jest wolna, więc tym bardziej otwarta na nowy rozdział życia. I tak swego rodzaju gwiazda i w jakimś sensie fanka zbliżyli się do siebie tak bardzo, że ta początkowo przyjacielska i pełna uznania relacja zamieniła się w intymność. Suzanne nigdy nie była w takim związku, pełnym spokoju, bezpieczeństwa, kultury, ale także bez troski o pieniądze, bez ciągłego odmawiania sobie wszystkiego, oszczędzania. Osiągnęła to, o czym marzyła całe życie. Uważała, że znalazła tego wyśnionego, wymarzonego, który także ją kocha. Bo przecież gdyby tak nie było, to dlaczego ryzykowałby całą swoją karierę i małżeństwo? Może ona jest zakochana po uszy, ale z tego co widziała, on także oszalał na jej punkcie. Kobieta podjęła rozmowę na ten temat. Zaakcentowała, że widzi jego poświęcenia, ryzyko jakie podejmuje, i że być może ich związek powinien wznieść się na wyższy poziom. Mężczyzna był w szoku. Nie rozumiał, o czym Suzanne mówi. Owszem, zaryzykował wiele, ale raczej dla przygody, zaznania czegoś zupełnie innego, uzupełnienia braków w jego własnym życiu. Nie kierowała nim szalona miłość. Może to i było zauroczenie, ale nic więcej. Nie było mowy o żadnym rozwodzie. Oświadczył, że żona jest jego miłością i nie ma o czym rozmawiać. Teraz z kolei Suzanne nic z tego nie rozumiała. Nie miała pojęcia, jak mogłoby dojść do tego wszystkiego, jak sprawy mogłyby zajść tak daleko, gdyby nie połączyło ich wielkie uczucie. Uważała, że agent po prostu boi się zmian. Potrzebuje impulsu, by podjąć trudną, ale oczywistą decyzję. I wymyśliła. A co gdyby połączyło ich dziecko? Zdecydowała się zrezygnować ze wszelkich zabezpieczeń, które do tej pory były warunkiem ich kontaktów intymnych. Rzecz jasna nie przedstawiła Markowi planu powiększenia ich paczki, ale była pewna, że gdy dowie się, iż na świat niebawem przyjdzie jego potomek, wszystko stanie się dla niego jasne, zrozumie, gdzie tak naprawdę ma rodzinę. Niestety, Markowi nie sprzyjało szczęście, bo żona zorientowała się, że coś jest nie tak. Domyśliła się, że chodzi o kogoś innego i postawiła ultimatum. Albo ona, albo kochanka. Mark nie miał żadnych wątpliwości, że to koniec jego romansu. W 1989 roku zdecydował, że zrobi wszystko, aby przerwać relacje z Suzanne i złożył papiery o zmianę jednostki. Wraz z Katie i dziećmi trafił na Florydę. Pół roku od ultimatum postawionego przez żonę, 8 czerwca 1989 roku, Suzanne Smith rozpłynęła się w powietrzu. Policjanci, którzy odebrali zgłoszenie o tym, że nikt nie ma z nią kontaktu, zawiadomiła ich o tym siostra kobiety, od razu postawili na dwie osoby. Albo ma z tym coś wspólnego mąż, Ken, postanowił odegrać się za to, że związała się z kimś innym, zorientował się, że jest w ciąży i wpadł w szał, ewentualnie zemścił się kocie oczy. Ten ostatni rezolutnie oświadczył, że z rozkoszą pozbyłby się na zawsze Suzanne, gdyby tylko mógł, bo jest na nią nieziemsko wściekły. Ale szczerze mówiąc, niestety dla niego, nie on to zrobił czy zlecił. Śledczy mocno go prześwietlili, przyglądali się jego kontaktom i starali się znaleźć ślady na jego powiązanie z kimś, komu mógłby zlecić taki atak. Ale okazało się, że najprawdopodobniej to rzeczywiście nie on. Przyjaciele i sąsiedzi Kena i Suzanne zdecydowali się mówić. Powiedzieli, że były mąż wciąż kochał swoją żonę, pomimo, że miał dość kontrowersyjny życiorys i tak chciał być blisko niej i dzieci, dbać o nie, chronić Suzanne. Ona jednak nie chciała pojednania, ponieważ wiedziała, że wtedy wróci do tego, od czego z takim trudem uciekła. A były mąż najwyraźniej nie ma zamiaru się zmienić. Dostała szansę. Chciała ją wykorzystać i nie myślała wracać do sytuacji, z której po raz kolejny być może już się nie wyrwie. Detektywi jednak pomyśleli, że gdyby do jakiejś wielkiej, niemałżeńskiej właściwie kłótni tej pary doszło, to najprawdopodobniej wydarzyłoby się to w ich przyczepie mieszkalnej, którą nie trudno było przeszukać i gruntownie zbadać.
a tam nie było najmniejszych śladów mogących wskazywać, że doszło tam do jakiegokolwiek ataku. Ken na dodatek wydawał się szczerze zmartwiony tym, że Susan zniknęła. Był faktycznie zdezorientowany, tak jakby sam nie wiedział, co tu się dzieje. Wydawało się, że nawet on zaczyna podejrzewać kocie oczy. Detektywi również nic z tego nie rozumieli. Tym bardziej, że żadne rzeczowe, konkretne dowody nie prowadziły do byłego męża kobiety. Wiedziano natomiast jedno. Była w ciąży, a ojcem dziecka z pewnością nie był jej były mąż. Ale całe jej środowisko widziało, że kręcił się koło kobiety Mark, który najwyraźniej był nią zauroczony. Zresztą jej samej trudno było ukryć podekscytowanie. Wyrażała nadzieję na nowe życie, zapowiadała, że wreszcie coś się zmieni. A właściwie to zmieniło. Detektywi zaczynali rozumieć, że Mark mógł odgrywać ogromną rolę w życiu Susan, która teraz nagle zniknęła. Czy po to, by on mógł spokojnie wrócić do żony i nie ponosić odpowiedzialności za dziecko, które było w drodze? FBI nie robiło detektywom problemów, jeśli chodzi o przesłuchanie mężczyzny, ale wydawało się, że już pierwszy etap, test wariografem, będzie wskazówką, że to również jest ślepy trop. Ale do trzech razy sztuka. Tym razem podejrzany oblał test na wykrywaczu kłamstw i wtedy kompletnie się załamał. Nie wytrzymał napięcia i sam na drugi dzień przyznał się do tego, że to on zaatakował Susan. Wtedy jeszcze detektywi uważali, że może to być skutek stresującej sytuacji, w jakiej się znalazł. Chęci przerwania tego przesłuchania, którego nie wytrzymywał. Bo szczerze mówiąc, żadnych konkretnych dowodów, które prowadziłyby do niego, nie było i przecież on o tym doskonale wiedział. Gdyby sam się nie przyznał, nie można byłoby mu postawić żadnych zarzutów, nie mówiąc już o odnalezieniu ciała, a więc i kolejnych potencjalnych śladów. Nikt nie miał pojęcia, gdzie w ogóle szukać Susan i jak udowodnić Markowi, że to zrobił lub nie zrobił, ale przyznaje się z jakiegoś sobie tylko znanego powodu. Ale Mark był tak zżarty wyrzutami sumienia, że nie zamierzał się bawić w żadne gierki. Sam powiedział, że dalsze życie z poczuciem winy było dla niego i tak niemożliwe. Miał wówczas 30 lat, a prokurator hrabstwa Pike, John Paul Runyon, mniej więcej tyle doświadczenia zawodowego. Ale nigdy jeszcze, jak sam potem opowiadał, nie spotkał się z sytuacją, w której ktoś, kto nie jest nawet oficjalnie podejrzany, na kogo nie wskazuje cień dowodu, oświadczył, że chce iść za kraty, bo tam jest jego miejsce. I trzeba przyznać, że Mark nie był z tych zatwardziałych złoczyńców, którzy uważali, że sama do tego doprowadziła, że go sprowokowała, choć jego opis sytuacji rzeczywiście wskazywał na tło związane z wielkimi emocjami i namiętnością. Ale jak detektywi doszli do tego, że to rzeczywiście zrobił Mark? Sam doprowadził do ciała Susan. Opowiedział, że 8 czerwca 1989 roku mieszkał już w Miami, zajmował się nową sprawą, ale musiał jeszcze dokończyć stare, na dawnym miejscu pracy. I tu spotkał się ze swoją dawną informatorką i kochanką. Żadne nie miało pomysłu na rozpoczęcie rozmowy, jechali więc przed siebie, nie odzywając się. Ale w końcu Susan doszła do wniosku, że jedyne co może zrobić, to postawić sprawę jasno. Jest w ciąży, będą mieli dziecko. Do tej pory dawał jej wszelkie powody, by mogła myśleć, iż ją kocha, troszczy się o nią i jest dla niego ważna. Zażądała, by postarał się o rozwód. Jeśli chce kontynuować karierę, ona gotowa jest przeprowadzić się tam, gdzie trzeba, by razem mogli wychowywać ich dziecko, czy w ogóle ich dzieci, w zależności od tego, jak to ustawią. Mark jednak zaproponował zupełnie inne rozwiązanie, które wyprowadziło Susan z równowagi. Doprowadziło ją do istnego szaleństwa. Było dla niej nie do zaakceptowania. Zaproponował, by mógł adoptować maluszka. To znaczy zrobiłby to wraz ze swoją żoną. Natomiast Susan mogłaby zapomnieć o problemie. Byłaby wolna, niezależna. A cały ciężar, może uważał, że słodki, nie wiem, ale jednak odpowiedzialności za dziecko, spadłby na niego. Susan zupełnie oszalała. Uderzała, drapała, ciągnęła go za włosy, biła, krzyczała, szalała. A on próbował wybić ją z tego amoku, krzycząc, by skończyła te wygłupy. W żaden sposób nie mógł jej jednak okiełznać. Rzucała się i szalała.
Pod wpływem impulsu ułożył dłonie na jej szyi i sądził, że w ten sposób pozbawi ją sił. Sprawi, że wreszcie ucichnie. Niestety jednak, choć faktycznie przestała bić, atakować i krzyczeć, to wydawało się, jakby nie mogła też już oddychać. Dla agenta był to ogromny szok. Dopiero wtedy zrozumiał, że najwyraźniej użył zbyt dużej siły. Nie uświadomił sobie w tych emocjach, jak dużej. Zareagował automatycznie, bez zastanowienia. Dopiero teraz zrozumiał, co tak naprawdę się wydarzyło. Wpakował Susan do bagażnika i dzień później porzucił ją w wąwozie, w pobliżu kopalni węgla, gdzie dotarł starą, nieużywaną już dziś drogą. Wyjechał z Kentucky i wrócił na Florydę. Kiedy siostra kobiety, Shelby Ward, zgłosiła zaginięcie Susan, nikt nie kojarzył Marka z tym wydarzeniem. Ale wystarczyło, że wiedział on sam. Zrozumiał już wtedy, że złamał życie swoje i całej swojej rodzinie. O karierze zawodowej nie mówiąc. Dotarło do niego, że wiedział to już właściwie w chwili, gdy złamał pierwszą zasadę współpracy agenta FBI z informatorami. Mówiła o nienawiązywaniu kontaktów intymnych. Jednak musiał przyznać, że uważał się za mądrzejszego niż ci, którzy wymyślają przepisy. Ten brzmiał jak wydumany i trochę przesadny, bo przecież on sądził, że nikomu nie zaszkodzi. Panuje nad sytuacją, wie co się dzieje, oboje są dorośli i poprowadzą to tak, że nic się nie stanie. Okazało się jednak, że jest zupełnie inaczej. I choć sam siebie początkowo zapewniał, że nie dzieje się nic złego, to zrozumiał, że nigdy nie wie się tego, gdy w grę wchodzą wielkie uczucia, silne emocje, bo to wszystko zmienia. Bardzo mi na niej zależało, nie ukrywam. Ale zamiast jej pomóc, dostarczyłem jej tylko dodatkowych problemów, które wynikły z naszej współpracy, powie później. Kulisy romansu tej pary tak naprawdę nie są do końca znane i tylko ich dwoje wiedziało, jak wyglądał ten związek. Susan opowiadała o nim bardzo plastycznie, że tak powiem, czyniąc z tego romantyczną historię miłosną. Znała ją siostra i najbliżsi przyjaciele, którzy przekazali później, że to wielkie uczucie miało się rzekomo realizować w komfortowych hotelach, eleganckich motelach, na różnego typu wyjazdach, ale później Mark wyjaśniał, że nie było to nic z tych rzeczy. Spotkania były raczej szybkie, wprawdzie dosyć namiętne, ale miejsce nie grało roli. Głównie był to po prostu jego samochód. Ona odmalowała ten związek jako głęboką więź. Był dla niej miłością życia, wzorem, gwiazdą. On stwierdził, że tak naprawdę zbliżyli się do siebie intymnie może z 5 razy w ciągu 2 tygodni. I tak naprawdę to było wszystko, bo potem zrozumiał, że nie może to tak trwać dłużej. Szczególnie, że żona mogła się zorientować i tak też się stało, a wtedy nie było już odwrotu, trzeba to było zakończyć. Która wersja jest prawdziwa, trudno dziś rozstrzygać. Ale znajomi Susan nie kryli, że miała dość bogatą wyobraźnię. Uwielbiała marzyć, planować, fantazjować i upiększać, zmieniać rzeczywistość. Z jednej strony była bardzo ciepła, sympatyczna, widać było, że bardzo kocha swoje dzieci i obdarza sympatią ludzi, którzy są jej przychylni, ale z drugiej niektórych doprowadzała do rozpaczy tym, że jak krótko to określali, często plecie bzdury i opowiada nieprawdopodobne historie. Odkrył to także Joey Sharkey, autor książki, na podstawie której potem powstał film, nawiązujący do tej historii. Na swojej stronie Sharkey pisze: wszyscy, którzy ją znali, zgadzali się, że mogła doprowadzić cię do szaleństwa swoimi przegadanymi bajkami, życzeniowymi przesadami i tą żałosną desperacją, niemożnością wydostania się z okoliczności i miejsca, które ją uwięziły. Susan nie miała umiejętności emocjonalnych, by odejść. Spojrzała na Marka jako na bilet do wyjścia ewakuacyjnego. Jak zawsze mówiła jej Katie Putnam, zanim Katie poznała prawdę o swoim mężu i Susan, wybory mają konsekwencje. Cele można osiągnąć. Zwykle jest wyjście, zwłaszcza jeśli jesteś młody, piękny i efektowny. A Susan zdecydowanie była. Świat jest skłonny wyjść ci na spotkanie do połowy drogi, przekonywała Katie. Pisarz kontynuuje. Ta dziewczyna, tutaj mowa o Susan,
była po prostu sympatyczna. Jak powiedział pisarzowi latem 2016 roku Bert Hatfield, zastępca szeryfa, który pierwszy zaprzyjaźnił się z Markiem jako nowicjuszem na tym terytorium w 1987 roku. Była tak przekonująca, bez względu na to, jakie bzdury mówiła. Jej osobowość była po prostu tak dobra. Ludzie ją lubili, w tym ja. Ale Suzy zawsze pragnęła od życia więcej, niż była w stanie uzyskać. Nie wiedziała, jak się do tego życia zabrać, nawet jeśli odpowiedzi były tak jasne. Ale właśnie tą swoją naiwnością, swego rodzaju przebojowością, połączoną z taką bezradnością uroczej, delikatnej kobietki, zauroczyła Marka, który naprawdę ją lubił. Wielu ludzi, którzy zetknęli się z agentem, zdawało sobie potem sprawę, że jego skrucha była prawdziwa i ogromna. Z pewnością nie dosięgłaby go sprawiedliwość, gdyby sam nie wyśpiewał dosłownie wszystkiego, włącznie z miejscem, w którym ukrył Suzy. Wierzyli, że w jakiś sposób chciał dla niej dobrze. Uważał, że jej pomaga, że dzięki niemu ułoży sobie życie zupełnie inaczej. Sądził, że pokazuje jej nowe standardy, których potem będzie wymagać od życia. W jakiś sposób się nią opiekuje, sam doświadczając swego rodzaju przygody, mocnych wrażeń. Myślał, że w każdej chwili da się to skończyć i wszyscy wyjdą z tego z profitami. Susan z odmienionym życiem, a on z nowymi doświadczeniami. Niestety jednak usłyszał wyrok 16 lat więzienia. Ale za kratami robił wrażenie nie tylko na pracownikach Departamentu Więziennictwa Kentucky, ale nawet na swoich współwięźniach. Pracował w kaplicy, w kantorze, chodził na różnego typu zajęcia i nie bał się żadnej pracy. Doszedł do wniosku, że skoro nie potrafił zrobić kariery jako agent FBI, pomimo że miał wszelkie możliwości i środki, to może trzeba przestać celować aż tak wysoko i postawić na przeciętną, zwykłą, spokojną, ale za to w miarę pewną karierę. Wpadł na pomysł, że może sobie dobrze poradzić w handlu. Nauczył się wszystkiego o systemach ogrzewania i chłodzenia, bo ta branża wydała mu się bardzo ciekawa i całkiem przyszłościowa. Robił wrażenie nawet na swojej żonie Katie, która zdawała sobie sprawę, że jakkolwiek to nie brzmi, nie doszłoby do tego wszystkiego, gdyby nie to, że tak naprawdę to ją bardzo kochał. I pomimo, że popełnił straszliwe błędy, to ostatecznie nie chciał jej stracić, zależało mu na dzieciach. Została więc z nim, wybaczyła mu, przeprowadziła się z córkami do Minnesoty, by być bliżej męża. Choć wydaje się to nierealne, to jednak faktem było, że para małżonków zbliżyła się do siebie. Wspierała się wzajemnie i starała się zrobić wszystko, by przetrwać ten ciężki czas, później być już razem do końca życia. Okazało się, że rozłąka wcale nie musiała trwać aż 16 lat. Wystarczyło tylko 10, by nikt nie miał żadnych wątpliwości, iż były agent jest w pełni zresocjalizowany i gotowy, by rozpocząć nowe życie z dala od pochwał, które kiedyś tak cenił, i wyróżnień, na które tak bardzo liczył. Niestety jednak żona nie doczekała chwili, w której znów mogliby być razem. W 1998 roku zmarła z powodu niewydolności narządów, a to, jak pokazała sekcja, wiązało się z nadmiernym spożywaniem alkoholu, którym Katie próbowała radzić sobie z samotnością, bólem, wstydem i brakiem nadziei na to, że kiedyś jej emocje wreszcie się wyciszą i ustabilizują. Wydawałoby się, że teściowie, którzy wzięli do siebie dzieci, obwinią Marka za to, co się stało, ale jest zupełnie inaczej. Cały czas monitorowali to, co się z nim dzieje. Od chwili jego pełnego emocji i skruchy przyznania się do winy, starań, by za kratami żyć godnie i rozwinąć się dla swojej rodziny, aż po chwilę, gdy był jedynym wsparciem dla Katie, ogarniętej bólem i najprawdopodobniej depresją. Koniec końców uznali, że jest obecnie cudownym człowiekiem, który kiedyś popełnił straszny czyn, ale pod wpływem emocji żałował tego, zasługuje na nową szansę. Oczywiście można to widzieć w ten sposób, ale można i inaczej. On po 10 latach wrócił do swoich dzieci, które może wspierać, wychowywać i które pomimo błędów, jakie popełnił, nie straciły go. Susan miała zaledwie 27 lat, dwoje dzieci, trzecie w drodze i one swojej szansy na życie z matką nie dostały. Ona sama je straciła, a nie ma żadnych wątpliwości, że była mamą kochającą, która bardzo chciała, by życie maluchów się odmieniło.
widziała swoją nową rodzinę na słonecznej Florydzie z tym, na co wszyscy jej zdaniem zasługują – spokojem, możliwościami, pasjami i marzeniami. Popełniła błędy, ale któż ich nie popełnia? Na pewno nie zasłużyła na to, co się stało. Jednak jest jeszcze coś, co może rzucać zupełnie inne światło na to, co się wydarzyło. Czy tak naprawdę był powód, by rozpętać to piekło? Według Los Angeles Times lekarze sądowi stwierdzili, że nie są w stanie znaleźć żadnego śladu ciąży, a Suzanne byłaby już przecież w czwartym miesiącu. Według wielu dziennikarzy rodzi to pytanie, czy Suzanne Smith była kiedykolwiek w ciąży z Markiem. Sekcja tego nie potwierdziła. Inni komentują, że po roku ciało mogło być w tak złym stanie, że stwierdzenia lekarzy mogą wynikać tylko z tego. Pozostało to niejasne. Tak czy inaczej, historia jest bardzo złożona, pełna namiętności, trudnych, pokręconych ludzkich losów, poplątanych emocji, ale jednak fascynująca. Na tyle, że stała się kanwą filmu z 2019 roku pod tytułem Poza podejrzeniem. Powstał dokładnie na podstawie książki, którą napisał Joe Sharkey. Główny wątek to właśnie wydarzenia, które zakończyły się pierwszym w historii skazaniem za tak poważne przestępstwo agenta FBI. Chciał zrobić upragnioną karierę i choć na chwilę zdobyć szaloną dziewczynę, której marzeniem z kolei było uwolnienie się od krępującej jej na każdym kroku biedy. Film ma na Filmwebie zwykle około 6 gwiazdek, więc nie najgorzej jak na ten dość surowy portal. Można obejrzeć zdecydowanie. Szczególnie, że rola Emily Clark została oceniona na aż ponad 8 gwiazdek. Ona odgrywa Suzanne. Jack Hudson jako agent też całkiem się spodobał. Mark ożenił się ponownie i mieszka na południu z dziećmi, jest trenerem personalnym. Ale jego osoba do dziś budzi wielkie emocje i ożywione dyskusje. Dla jednych jest ambitnym chłopakiem, który całe życie trzymał się z daleka od ludzi, nie miał zdolności społecznych rozwiniętych na tyle, by rozumieć, z jak wielkimi emocjami wiąże się romans, jakie uczucia on może w kimś wzbudzić i do czego to prowadzi. Był pewien, że nad wszystkim panuje, a Suzanne doskonale rozumie swoją rolę. Wie, że to tylko spontaniczna przygoda. Nie przyszło mu nawet do głowy, że skoro kobieta mówi, że się zabezpiecza, to może postąpić inaczej. Był w szoku, ale jednak chciał wziąć odpowiedzialność za to, co się stało. Wychować swoje dziecko, chociaż z żoną, nie z jego matką. Dla innych jednak był bezwzględnym karierowiczem, który nie mógł znieść utraty kontroli. Może i śledczy żadnych dowodów na niego nie mieli, ale on o tym nie wiedział. Przesłuchiwali go, podejrzewali, to wiedział. Wysłali na test wariografem. Oblał, więc mógł przypuszczać, że wpadł. Sam się przyznał, by sytuację podratować, chociaż tą skruchą. Ale to i tak dopiero po roku i, jak sam sądził, przyparty do muru. Wyszedł po 10 latach, ale dzieci Suzanne matki nie odzyskały. Na skutek tego, co się wydarzyło, swoją mamę straciły też jego własne dzieci. I to jest wątek, który bardzo mnie frapował. Byłam troszkę zdezorientowana, pozornie, może troszkę sprzecznymi sygnałami wysyłanymi przez jego żonę Katie i jej rodzinę. Niby kobieta była pewna, że mąż zrobił to pod wpływem emocji, bez planu. Wybaczyła mu, zrozumiała. Była blisko, poświęciła wszystko dla tego związku. A jednak był to najgorszy plan, na jaki mogła się zdecydować. Piła, chorowała, cierpiała, izolowała się. W końcu straciła całkiem zdrowie i życie. Starał się ją zrozumieć Joe Sharkey, pisarz, na którego stronie jest sporo wyjaśnień dotyczących tego wątku sprawy. Pozostał on w bliskim kontakcie z Katie przez wiele lat po opublikowaniu książki Poza podejrzeniem, o której wam już wspominałam. Przyznał, że w 1993 roku widział, że miała wiele siły. Walczyła, by utrzymać swoje małżeństwo i całą rodzinę razem, ale już dopadały ją różnego typu demony, lęki i fiksacje. Najbardziej dotkliwą była ta związana z niejakim Ronem Poolem, bardzo kontrowersyjną postacią w FBI, który to człowiek miał nadzorować prawidłowe kontakty młodych agentów z informatorami, zadawać regularnie właściwe pytania, interweniować, gdy tylko widzi nieprawidłowości. Potem, gdy wybuchł już wielki skandal i przyglądano się sprawie, wyszło na jaw, że to, co się dzieje pomiędzy Markiem a Suzy,
można było wyłapać bardzo szybko, bo kobieta prawie na początku kontaktów przyniosła agentowi jakiś drobny upominek w dowód wdzięczności za szansę i opiekę. Jest to niedopuszczalne. Doszło do tego w biurze. Wystarczyło zapytać Marka o to, co się dzieje, dlaczego przyjął upominek, którego nie powinien był brać, wyjaśniając Suzy, że to tylko jego praca, nie daje od siebie nic prywatnie, jest po prostu profesjonalny, a jego opieka ma charakter czysto zawodowy. Ale Paul miał to w nosie, nie zadał odpowiednich pytań, nie dostarczył wskazówek, nie wykonywał swoich zadań, w związku z czym niedoświadczeni agenci popełniali błędy, gubili się, narażali siebie i innych. Krótko mówiąc, byli pozostawieni sami sobie, a on brał pieniądze za nadzór. Katie uważała, że gdyby w tak trudnej pracy, jaką jest rola agenta FBI, były odpowiednio przestrzegane procedury, kontrole, nadzór, nie doszłoby do tego, co się stało. Paul wydawał się jej też udzielać złych wskazówek Markowi. Kusił do zastosowania rozwiązań skutecznych, ale niszczących. Miał knuć, intrygować, przeszkadzać, budować napięcia w jej rodzinie i pomiędzy pracownikami, a także informatorami. Narażać ich dla dobra sprawy. Nieustanne ingerencje Paula były, cytuję, czynnikami przyczyniającymi się do śmierci Susan Smith, stwierdziła Katie w ośmiostronnicowym oświadczeniu skierowanym do FBI w marcu 1992 roku. Chcę powiadomić FBI, że boję się Rona Paula. Shelby Ward, siostra Katie, uważa, że ciąża Susan i groźba skomplikowania życia Markowi nie były jedynymi powodami tego, co się stało. Według Tampa Bay Times Shelby twierdzi, że agent FBI Ron Paul, bezpośredni przełożony Putnama, nie tylko wiedział o ciąży Susan, ale także ujawnił jej informacje o rzekomych nielegalnych działaniach agenta. Powiedział, że wie sporo rzeczy o Marku, które są okropne. Próbował więc mieszać, knuć, ale to nie wszystko. Miał też wyposażać informatorów w broni niedozwolone substancje. Shelby Ward powiedziała, Susan je od niego dostawała. Jest wiele rzeczy, o których nie powiedziałam prasie. Rzeczy, o których powiedziała mi moja siostra. Joe Sharkey pisze, przeprowadziłem obszerny wywiad z Katie w jej domu w Connecticut w 1990 roku. I przez lata często rozmawiałem z nią bardzo długo przez telefon. Często mówiła przez łzy, ale była niezmiernie otwarta i szczera. Zawsze upierała się, że nic nie może zostać ukryte, że nic nie jest poza granicami jej możliwości. Chce wyjawić nawet głęboko osobiste wspomnienia. Mówić o rzeczach, które były dla niej bardzo bolesne, a czasami zawstydzające. Katie była odważna. Podziwiałem ją ogromnie. Jak często bywa w przypadku znajomości na odległość, odpłynęliśmy w swoje strony i po chwili po prostu przestałem się meldować. Wtedy rzeczywistość i głęboki żal uderzyły we mnie po telefonie od jej matki, Carol, w 1998 roku. Chciałam tylko powiedzieć, że Katie odeszła. Z więzienia w 1998 roku Mark obszernie odpowiedział na list kondolencyjny autora, omawiając swoje cierpienia związane z rozpaczą jego żony. Joe, ona nie mogła otrząsnąć się z głębokiej depresji, która ją ogarnęła, ani nie mogła zaakceptować faktu, że ma problem. Z biegiem lat jej stan pogorszył się do tego stopnia, że pozbawienie się życia było częstym tematem naszych nocnych rozmów. Bez względu na to, co rodzina i ja próbowaliśmy zrobić, odcięła nas. Jej stan pogarszał fakt, że dużo piła. Niestety ciężar jej rozbitej osobowości i zachowań spoczywał na dzieciach. Doszło do tego, że nie pozwoliła mi rozmawiać z nimi na osobności i nie pozwalała Rayowi i Carol ich zobaczyć, napisał odnosząc się do rodziców Katie. I zamykamy już stronę Joe'a Sharkiego, a ja z takim przeświadczeniem, że wychodzi na to, iż miłość niby zwyciężyła, Katie pozostała przy mężu, którego kochała, ale jednak nie umiała poradzić sobie z napięciem, bólem, wstydem, całą tą zdradą i rozpaczą. Nie była w stanie realizować się w tym związku pod żadnym względem, co doprowadziło do jej całkowitego wyniszczenia. Moją uwagę w różnych mediach zwróciło coś, co było ustawicznie powtarzane w programach telewizyjnych, w prasie i w portalach internetowych. Chodzi o to, że Mark jako agent doskonale wiedział, że policja nic na niego nie ma.
a oblanie testu na wariografię nie ma żadnego znaczenia w sądzie. Dlaczego tak akcentowano bezsens jego postępowania? Dlaczego wciąż i wciąż pytano, skąd decyzja o zniszczeniu życia sobie i całej swojej rodzinie? I ten właśnie wątek nasuwa pewną teorię spiskową. A może nie o wyrzuty sumienia chodziło? Gdyby tak było, zgłosiłby się przecież sam, dużo wcześniej. Przyznał się, nim śledczy przyjdą do niego. Czy jest możliwe, że tak naprawdę chronił Katie? Czy od niej wiedział, gdzie jest ciało? Czy to dlatego, pomimo tego wszystkiego, trwała przy nim? Przywiozła blisko niego dzieci. Czy to z tego powodu jej rodzice mówili, że Mark jest wspaniałym człowiekiem? To wielkie słowa. Czy to był powód tego, że zatraciła się w alkoholu i dała zwyciężyć depresji? Jak mówiłam, dowodów przeciwko Markowi nie było. To dlatego dostał stosunkowo niski wyrok. Gdyby się nie przyznał i nie pchał za kraty, nigdy by pewnie tam nie trafił. Wybroniłby go podobno każdy adwokat, nawet słaby. Tylko że on tego nie chciał. To oczywiście tylko teza. Ta sprawa jest rozwiązana. Ten, który się przyznał do winy, otrzymał wyrok i odsiedział swoje. Ale do dziś ci, którzy pracowali nad tą zagadką, akcentują, że w życiu nie widzieli, by ktoś tak nie chciał śledztwa. Pakował się szybko do więzienia, siłą, śpiewał jak natchniony. Nie musiałby wcale uciekać od wyroku. Mógł mieć sprawiedliwy proces, a i tak pewnie nie zostałby skazany z braku dowodów. Czy bał się jednak, że gdy śledczy zaczną grzebać w alibi, wypytywać Katie, jej rodziców, wyjdzie na jaw coś, co on za wszelką cenę chce ukryć? Nie zdał testu na wykrywaczu kłamstw, ale on wykrywa ogromne emocje, a te musiały mu towarzyszyć, szczególnie przy pytaniach o jego winę, bo z pewnością winny czuł się tak czy inaczej. Czy wierzę w to? Nie bardzo. Pisarz Joe Sharkey, który długo z Katie rozmawiał, nie krył, że ona naprawdę sporo mówiła. Czy byłaby w stanie prowadzić tak obszerne monologi, nie zaliczając nigdy wpadki? Wątpię, choć niemożliwe to nie jest. Ale wyrok mamy, rozwiązanie jest, więc może nie ma co dłużej szukać dziury w całym. A Mark? Czy to rzeczywiście wyrachowany, bezwzględny typ, który przyznał się tylko dlatego, że, jak sądził, został przyłapany? Czy nie musiał tego robić, wywinąłby się bez problemu, ale po prostu nie mógł żyć z wyrzutami sumienia? Koniecznie dajcie znać. Kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na mój drugi kanał, Szeptanki True Mysteries, gdzie klimat jest już zupełnie inny, dużo lżejszy, ale nieprawdopodobnych historii na pewno Wam tam nie zabraknie. Wielu mówi, że to idealne dobranocki dla dorosłych, takie z dreszczykiem, wywołujące sporo emocji, więc bardzo, bardzo Wam polecam. Sprawdźcie koniecznie, czy mogą istnieć przeskoki w czasie, czy duchy mogą do nas zadzwonić, jak kontaktują się z nami zmarli, czy w ogóle rzeczywiście tak jest, no i czy na przykład cały dom może być zjawą. Tego rodzaju i zupełnie innego historii jest tam co niemiara, więc bardzo zachęcam. Zaglądajcie również na Facebooka, Instagram, Spotify, SoundClouda, a ja ściskam Was mocno, bardzo serdecznie proszę o łapki w górę, jeśli Wam się historia spodobała, choć to może nie jest odpowiednie słowo, ale na pewno wiecie, o co chodzi. I jeszcze dziękuję z całego serca za komentarze, są po prostu genialne. Są idealnym uzupełnieniem do każdego odcinka, więc zachęcam Was, kochani, do lektury. I dziękuję Wam również za te ciepłe, budujące i dające wiarę, że warto dalej pracować. Buziaki, kochani, do usłyszenia.